Myski Bastion, obiekt muzealny i dzisiaj zawitało tam muzeum, Muzeum Zopola. Ale dzisiaj będzie mowa o rzeczach bardzo żywych, bo dzisiaj będzie mowa o wędrówkach ptaków. Coraz więcej muzeów wychodzi do uczniów, do widzów. Czy uważa pan, że to dobry trend w muzealnictwie? Myślę, że tak, dlatego że można wtedy pokazać wystawy powstające w danej placówce muzealnej też jakby poza samym miejscem pracy. Można pokazać w innych muzeach, także ta współpraca, myślę, nie tylko między krajowymi muzeami jest jak najbardziej wskazana, ale też i coraz bardziej rozpowszechniona między muzeami na przykład z różnych krajów, prawda? A jak młodzież reaguje? Jak pan ocenia? Czy młodzież chce w ogóle chodzić do muzeum? Myślę, że jeżeli zajęcia są poprowadzone w jakiś atrakcyjny sposób, jeżeli one wykraczają poza zwykłą lekcję muzealną, prawda, w sali, gdzie prezentowane są eksponaty, to na pewno tak. Jest to pewnie wtedy coś innego. Im bardziej coś nietypowego, tym bardziej przyciąga uwagę. A Wydział Przyrody Muzeum. Dla mnie muzeum to zawsze jest coś takiego bardzo nieożywionego, a przyroda to rzecz bardzo żywa. Jak to godzicie? To znaczy na przykład myślę, że nam akurat się to udaje, dlatego że oprócz eksponatów oczywiście, które posiadamy w naszej kolekcji, staramy się też zaproponować uczniom, ale nie tylko, takie zajęcia terenowe, gdzie oprócz jakiegoś wstępu, gdzie prowadzimy te zajęcia w sali, gdzie wykorzystujemy oczywiście bazę naszych eksponatów, poza tym pokazujemy też pewne rzeczy na żywych organizmach. Mhm. Także tego typu zajęcia odbywają się na przykład w naszej siedzibie w Górze Świętej Anny, gdzie jest Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie znajduje się dział przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Trochę zawiłe, ale tak to jest. I tam mamy zajęcia terenowe, które cieszą się wielkim powodzeniem. Dużo większym niż oczywiście zajęcia w salach muzealnych, ale nie narzekamy na brak widzów i w sumie to grono się powiększa z roku na rok. Jak w ogóle powstały wędrówki? Musimy się cofnąć do zlodowaceń, dlatego że podczas zlodowacenia, takie zlodowacenia, jak wiecie, były przynajmniej 4 na terenie Europy, kiedy lodowiec narastał stopniowo od północy, wszystkie gatunki ptaków owadożernych i nie tylko musiały gdzieś uciec przed tym lodowcem. Oczywiście trwało to kilkanaście tysięcy lat, prawda? Ale stopniowo te ptaki wędrowały coraz dalej na południe, aby znaleźć miejsca, gdzie mogły normalnie funkcjonować, normalnie żyć. I jak się okazuje z badań paleontologicznych, większość ptaków, które obecnie odlatują na przykład do Afryki, okazuje się, że one właśnie tam spędziły okres zlodowacenia. Te miejsca są tak zwane refugia i właśnie w tych refugiach te gatunki spędziły okres zlodowacenia. Później, kiedy lodowiec stopniowo zaczął topnieć, ptaki z tych powodów, o których już wcześniej mówiłem, zaczęły coraz bardziej przemieszczać się na północ, bo stało się to dla nich bardziej opłacalne. No i po tych kilkunastu tysiącach lat, oczywiście po zlodowaceniu, zajęły coraz dalej na północ wysunięte miejsca w Europie czy Azji, prawda? Tak mniej więcej wyglądały, oczywiście wyglądała ta ucieczka przed zlodowaceniem, ale jak się okazuje, wiele ptaków odtwarza corocznie przy zmianach klimatycznych, zmianach pór roku, właśnie tą stopniową ucieczkę przed lodowcem i później zajmowanie nowych terenów. Tylko tutaj to oczywiście w innej skali, bo w skali roku, prawda? Potwierdzeniem tego jest między innymi na przykład rozmieszczenie białożytki, która występuje również w Polsce. Jest to taki ptak mniej więcej wielkości wróbla. Jak widzimy, tereny lęgowe tego gatunku zaznaczone na jasno-szary kolor znajdują się w tej chwili już w całej Europie, Azji, Ameryce Północnej, ale spójrzcie, gdzie znajdują się zimowiska. Wszystkie populacje lęgowe tego gatunku odlatują do Afryki Centralnej, czyli tam, gdzie znajdowało się miejsce, to refugium, miejsce, gdzie ten gatunek spędził okres zlodowacenia. Pomimo tego, że z Ameryki Północnej mają dużo dalej w tej chwili do Afryki niż na przykład do tego samego miejsca wzdłuż równika, na przykład w środkowej Ameryce, prawda? Ale ponieważ ptaki mają zwykle trasy wędrówek i miejsca zimowania zapisane w materiale genetycznym, no to nie wybierają sobie same jakby tego miejsca, tylko polegają na tym, co mają zapisane w genach. Także ta trasa migracji na przykład z tych ptaków, które tu widzimy, ta czerwona linia całkiem po prawej stronie, wynosi aż 16 tysięcy kilometrów i aż taką drogę muszą przebyć te białożytki, aby dotrzeć do tych zimowisk położonych w centralnej Afryce.